w naszym pięknym studiu ze mną gość, czyli Soul Dramatic, Wojtek. Myślę, że Wojtek będzie się zwracał, bo tak Soul Dramatic trochę dziwnie. Nie mieliśmy się okazji nigdy poznać jeszcze wcześniej, więc ja się bardzo cieszę, że no, ta okazja nastąpiła w czwórce. Chociaż szkoda, że nie na przykład kiedyś, bo mnie zaprosiłeś nas do swojego kawałka, albo ja cię poprosiłem o beat, ale myślę, że jeszcze wszystko może się wydarzyć w naszym życiu. Jeżeli reaktywuję karierę, to może się tak zdarzyć, że poproszę cię jakiś beat fajny po prostu. Witam cię serdecznie. Jasne, dzień dobry, witam. Dzień dobry. I dobry wieczór. I dobry wieczór. Tak, no myślę, że śmiało mogę powiedzieć dobry wieczór, gdyż godzina jest już taka. No, mocno popołudniowa, nawet wieczorna. A że jesień za oknami, to wiadomo, że ciemno już jest i wieczór jest w pełną gębą. Przyszedłeś dzisiaj, ponieważ ukazała się twoja najnowsza produkcja Good Times. I nie jest to produkcja stricte hip-hopowa, umówmy się. No nie jest. Nie jest to hip-hopowa produkcja. No. Jest to gdzieś tam moje spełnienie jakichś potrzeb robienia innych rzeczy, nie tylko hip-hopowych i odejścia gdzieś w jakimś innym kierunku spróbowania siebie w nowych gatunkach i nie wiem, jakiegoś takiego próba challenge'u. Okej, no bo słuchaj, ja płyty całe nie słuchałem, ale oczywiście single sprawdziłem na bieżąco. Jest to bardzo amerykańskie, w dobrym tego słowa znaczeniu, łącznie z okładką płyty. No jakbym zobaczył taką płytę na półce sklepowej, to w życiu bym nie powiedział, że to Polak zrobił, nasz Polak. A to się okazuje, że to ty po prostu zrobiłeś i płyta jest też takim innym trochę światem, łącznie z teledyskami. Czy taki był zamysł? Szczerze mówiąc, miałem się zapytać, dlaczego ta płyta nie wyszła przed latem, bo to idealny album na lato jest. Zgadza się, no tak miało być, ale konsekwencje gdzieś wydarzeń i sploty i moje wahania gdzieś wzięły górę i po prostu wszystko się poprzesuwało, spóźniło, bo nie ukrywam, że sam z chęcią też bym posłuchał tego latem, a co do samej jakby tutaj produkcji i wyglądu tego, to przypomina mi się jakby anegdota z tym, jak Sokół sobie mnie wyobrażał, zanim się poznaliśmy i widział mnie jako po prostu typa gdzieś tam w welurowym dresie ze złotym łańcuchem, bo z tym mu się jakby Soul Dramatic skojarzył, także no różnie bywa, no. No oczywiście, że tak, ale słuchaj, historię masz naprawdę ciekawą, ponieważ no myślę, że działasz od samego początku, tak? Ja wyczytałem, że 98 rok. Tak, wtedy jakby od tamtego momentu można powiedzieć, że zaczęła się gdzieś przygoda z muzyką. Jakby od tamtego momentu do oficjalnego gdzieś wydawnictwa nie trwało to długo, bo chyba rok czy dwa lata. Okay. Także bardzo szybko gdzieś już miałem okazję coś gdzieś puścić, ale tak na dobre gdzieś na polskim rynku i z polskimi wykonawcami jakby mainstreamowymi, tak to nazwijmy, zaczęło się gdzieś pewnie w okolicach 2006-2005. Okej, czyli tak naprawdę prawie dekadę później. A jaka była pierwsza twoja styczność z muzyką i dlaczego akurat stwierdziłeś, że będziesz robił bity, a nie na przykład będziesz raperem? Bo w 98 roku, umówmy się, koniec lat 90. był takim przełomem, jeżeli chodzi o muzykę rap, w ogóle o spopularyzowanie tej muzyki w naszym kraju, że no wtedy były dwa wyjścia, trzy właśnie, jeszcze można było zostać DJ-em, tak? I grać imprezy. Dlaczego akurat produkcja? Czy kręciło cię od zawsze montowanie tych klocuszków i tworzenie czegoś po prostu, jeżeli chodzi o muzykę? Troszeczkę tak, ale nie ukrywam, że miałem okazję jakby spróbować z różnych stron jakby tej kultury, bo na początku chyba i tak przed muzyką było jakby rysowanie i gdzieś może zajawka graffiti. Okay. Później była zajawka jakby rapem i ogólnie tym światem i tworzeniem. Ale polskim rapem czy amerykańskim rapem? Nie, wtedy jakby polski, zresztą z zachodniego jakby nie było za bardzo jakby tak dostępnego. Dostępnego były nie zupełnie było. Inne, tak jest. Inne jakby drogi. Ktoś z Niemiec przywoził taśmę i może, można było wtedy posłuchać. No. Jednak i w rapie i gdzieś tam w graffiti czy tańcu nie czułem się najlepiej i jakby zawsze jarało mnie właśnie to tworzenie czegoś z niczego tak naprawdę. No właśnie, bo to jest tworzenie czegoś z niczego. Ja na przykład, moja anegdotka związana z rapem była taka, że kiedyś byłem ministrantem i strasznie kręciło mnie to, że oni
przez ten mikrofon mówią w tym kościele i słychać ich wszędzie. Mówię, jakie to jest po prostu jakieś cudo, nie? I kiedyś się wkradłem na ambonę i tam mówiłem sobie po cichutku i słychać mi było wszędzie i dlatego stwierdziłem, że chcę rapować po prostu, żeby oni mnie wszyscy słyszeli. Myślę, że to była też fajna historia. Czy to było proste zacząć w tamtych latach robić bity, czy nie wiem, na przykład było cię na to stać, mogłeś sobie kupić komputer, mogłeś kupić sobie maszynę do bitów, czy zupełnie inaczej, tak? Czy gdzieś tam moimi kroczkami u kolegi za pomocą komputera Atariego, jak to rapował Wienio, czy po prostu miałeś możliwości do tego? To znaczy, no możliwości pojawiły się właśnie w tym pamiętnym 98, jakby przełomowy moment, komp wjechał na chatę wtedy jakby zaczęła się zabawa, ale wcześniej jakby wspólnych znajomych gdzieś tam się łapaliśmy i jakby robiliśmy, czy wcześniej jeszcze podpatrywałem po prostu, jak oni to robią na swoich kompach właśnie, jakichś ZX-ach, kurde. A kto robił wcześniej bity? No bo 98 rok, a czy wiadomo, że zaczęło się troszkę wcześniej, tam nie wiem, 94, 95, nie pamiętam, kiedy wyszło pierwsze Wzgórze, czy też pierwszy Kaliber, czy też pierwszy Leroy, tak? Ale to właśnie jest... Bo ty jesteś z Warszawy? Nie, ze Szczytna. Nie, ze Szczytna, okej. Czyli na pewno też to trochę inaczej wyglądało. W Warszawie tak naprawdę mój przyjaciel DJ Zero, który sam był projektantem wszystkich, całego sprzętu, na którym nagrywaliśmy, bo po prostu zawsze miał zajawkę na lutowanie, na składanie, na procesory, tranzystory. Zatem przed chwilą od niego wraca mi cała kuchnia, jest w tranzystorach i w różnych innych rzeczach. Cały czas robi preampy jakieś analogowe i tym podobne rzeczy. I to też zawsze mnie zastanawiało, ponieważ ja gdzieś tam miałem tą możliwość przez DJ Zero, który to skonstruował, tak? I mieliśmy mikser, mogliśmy nagrywać mikrofon i muzykę na kasetę, tak? A to było jakoś niemożliwe wcześniej, tak? Czy też na początku, nie wiem, był to kaseciak, na przykład coś próbowałeś robić na czterośladzie, na przykład jak Cełubina? Nie, wtedy jeszcze nie mieliśmy czterośladów, nie mieliśmy właśnie sprzętu, jakby początki wyglądały na zasadzie jakby pauzowania i nagrywania na taśmie tego samego fragmentu, po prostu zapętlanie. Także tak to wyglądało, a na kompie to były jakieś, kurcze, trackery stare i to tak naprawdę ludzie, przez których gdzieś tam sięgnąłem po muze, tworzyli zupełnie inne gatunki, jakieś bardziej elektroniczne, hip-hopowe, ale byli w stanie jakby gdzieś nas pokierować i pomóc po prostu z tym robieniem bitów. Na koniec tego wejścia, pierwszy kawałek hip-hopowy, jaki usłyszałeś? Pamiętasz? Ojej. Tak. Mniej więcej nawet, czy może nie mniej więcej, bo pierwszy to pierwszy. Czy jakiś artysta, nie wiem, twój kolega, czy z Kaliber właśnie, czy Molesta na przykład, czy ktoś? Nie, no Molesta to już jakby dużo później się pojawiła. Myślę, że gdzieś pierwsze rzeczy około hip-hopowe to gdzieś z zachodu, wypatrzone na MTV po prostu, gdzieś z czarnym rapującym, używającym tego jako stylistyki, a nie formy, a nie jako taki... Soczysty rap. No tak, to oczywiście, że tak. Słuchamy utworów z albumu Good Times. Jeżeli was zmyliła ta nuta, którą przed chwilą słyszeliście, bo to nie był rap, oczywiście, że to nie był rap, ale to była muzyka, myślę, że bardzo dobra muzyka. Poza tym producent wywodzi się jak najbardziej również ze środowiska hip-hopowego. I ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że takie kawałki również mogę puszczać w audycji i że nikt mi nie powie, czy może ktoś powie, ale szczerze mówiąc mam to w poważaniu, że na przykład to się nie nadaje zupełnie do rapu. Powróćmy jeszcze trochę do tych początków, bo to gdzieś tam mnie interesuje, ponieważ wiem, że też miałeś przygodę ze Stanami Zjednoczonymi. Wyjechałeś tam na jakiś czas. Czy Ameryka pomogła ci uzyskać jakąś świadomość na przykład hip-hopową? Bo dlatego pytam, bo dużo osób po wyjeździe do Stanów troszkę zmieniła swój charakter na przykład muzyki bądź też rapowania, chociażby Tedę, który tak naprawdę po powrocie ze Stanów zaczął zupełnie inny rap nagrywać. Czy miało to jakiś wpływ na ciebie? To znaczy, myślę, że tak czy inaczej gdzieś tam zawsze zerkałem na Stany i to gdzieś tam upatrywałem jakichś wzorów.
Czy aż tak wpłynęłam? Myślę, że nie. Zdobyłem masę doświadczenia, jakby wywiozłem właśnie stamtąd. Ale pojechałeś tam w celach właśnie takich bardziej rekreacyjnych, czy po prostu mieszkałeś tam, czy pojechałeś tam właśnie trochę zasięgnąć i zaczerpnąć tego rapu stamtąd, ze źródła tak naprawdę? Tak naprawdę ostatnia jakby wersja, wszystko się wydarzyło gdzieś tam przez Zdolnego z Lublina, producenta. Który to poznał mnie z ludźmi, jakby stamtąd powiedział, że on z nimi trzyma kontakt i że słyszeli moje rzeczy, chcieliby gdzieś tam posłuchać więcej i może byli zainteresowani jakimiś właśnie ruchami później. No i po tym, jak się poznaliśmy, strasznie szybko się wszystko potoczyło. Jak to w Ameryce, tam wszystko dokładnie się potoczy. Właśnie troszeczkę zostałem postawiony pod ścianą, jeżeli chodzi o wybór, bo było albo teraz, w tym momencie, albo jakby odpuszczamy. I udało mi się jakby wszystko ogarnąć na miejscu, jakby wtedy dziekanka w szkole, jakby te takie tematy, zostawienie gdzieś tam pracy i wolne, otwartej furtki, jakby... wleciałem tam i tak naprawdę podpatrywałem innych, bardziej doświadczonych ludzi w branży i poznawałem jakby też samą pracę w studiu i z profesjonalnym sprzętem, no bo jakby wcześniej miałem do czynienia z robieniem bitów na kompie, a nagle wchodzę do studia, gdzie wszystko jest praktycznie analogowe i mogę tego dotknąć i tak naprawdę przybywać tam 2-4 na dobę i korzystać z tego dowoli, także to był troszeczkę skok taki czasowy i w ogóle techniczny dla mnie, ale jakby... A jakie to były lata, powiedz? To było 2007 rok. Okej, czyli już dekada temu, tak na 10 lat temu, gdzie u nas to też już można powiedzieć nie kulało, ale w porównaniu do Ameryki zawsze byliśmy gdzieś tam w jakichś powijakach. Myślę, że teraz to się zmieniło, że Amerykanie bardzo by chcieli polskich producentów, bo jest to jakaś świeżość u nich na rynku. Gdzieś wyczytałem również, że miałeś między innymi kontakt z INDR-em Timbalanda, tak? Zgadza się. Czy z Timbalandem też udało ci się jakoś spotkać, czy też przybić z nim piątkę? Nie, jakby takich przyjemności gdzieś tam nie było, ale rzeczywiście z człowiekiem, jego prawą ręką, Larym, tak naprawdę byliśmy w ścisłym, stałym kontakcie na zasadzie podsyłania mu po prostu produkcji i przez niego wtedy kierowania gdzieś dalej i w ten sposób na przykład miałem okazję gdzieś tam robić rzeczy dla misji na przykład. W sensie była sytuacja, w której mieliśmy taką możliwość, niestety nic z tego nie wyszło, ale brałem poprawkę, że jestem młodym chłopaczkiem gdzieś tam ze Szczytna i jakby ciężko będzie w Stanach się z czymkolwiek przebić, ale na pewno mnie budowała ta sytuacja bardzo i jakby właśnie te sytuacje powodowały u mnie największe skoki jakby ze skillami, tak to nazwijmy, w sensie wtedy progresowe. Zdecydowanie. No właśnie, to kurczę, dla mnie też zawsze była jakaś magia. Ja byłem teraz tam w 2002 roku i też wróciłem i moje spojrzenie na rap się zupełnie diametralnie zmieniło, pomimo tego, że nigdy gdzieś tam za tą Ameryką strasznie nie ścigałem tej Ameryki, ale wiadomo, że to był wzór do naśladowania, szczególnie w tamtych czasach, gdzie rap był o czymś. Rap był taką muzyką, która to nie polegało tylko na zarabianiu pieniędzy, tak? Tylko za tym kryło się coś więcej. Teraz się to troszkę zmieniło, można powiedzieć, że na gorsze, ale z drugiej strony może i na lepsze. Jest to biznes, na którym zarabia się po prostu naprawdę niezłe pieniądze i ci oldschoolowcy czasami sobie nie radzą. Też widziałem, że DJ Premier przewinął się przez twoje życie gdzieś tam, tak? Czy nie? Premier? Oj. Nie? Chyba nie. Nie, dobrze, to może źle wyczytałem, ale chciałem cię zapytać w takim razie o DJ Premiera, ponieważ wiele osób, którzy robią nowoczesną muzykę, twierdzą, że DJ Premier to już jest, prawda, niech on już idzie do lamusa, że to już jest dinozał. Czy szanujesz cały czas produkcję DJ Premiera? Jak najbardziej. Czy w ogóle DJ Premier... Czego by nie zrobił, jakby od dzisiaj w przód, to tak naprawdę za wszystko, co zrobił w przeszłości, już mu się należy z miejsca jakby dożywotni szacun i brak słów krytyki z mojej strony. Mogę ewentualnie, nie wiem, nie słuchać, nie śledzić, nie interesować się tym, ale gdzieś ale szacun się poszanowanie należy za dokonania jak najbardziej. Premier jest dość nietypowym właśnie jakby przykładem, bo jakiś czas temu sam zastanawiałem się tak naprawdę,
na czym polega jego fenomen, bo jednak większość produkcji nie odbiega od siebie zbytnio. Wszystko jest oparte taka sama. Na schematach, ale jednak zawsze dokładając tą swoją produkcję gdzieś na albumie wnosi ten nie wiem, jakby jakość. Wiesz, że odpalisz numer na premiera bicie tak i że będzie to dobre, jakby, że będzie trzymał jakiś poziom i to jest niesamowite tak naprawdę w jego przypadku, że tyle lat się utrzymały. No i cały czas jeszcze jest dzielnym producentem i daje radę. No teraz nagrywa z taką wokalistką, Tori Wolf się nazywa. Ona jest chyba ze Skandynawii. To jest w ogóle tekściarka Björk jakaś tam oldschoolowa. Okay. I on teraz z nią nagrywa albumy, które są zupełnie inne niż albumy DJ Premiera. Ale pamiętam, że tak samo DJ Premier zaskoczył mnie na przykład, jak wyprodukował sporo numerów na płytę Christina Aguilery. I to w ogóle, mówię, tak, DJ Premier, Christina Aguilera, że to wiocha, to rap, to wiocha. Okazało się, że świetne produkcje i Kryśka oczywiście też przepięknie zaśpiewała. Właśnie, chciałem zapytać o gości. Czym się kierowałeś zapraszając wokalistów tak naprawdę? Ponieważ rapera tutaj nie uświadczymy żadnego. Zgadza się. Chyba mógłbym powiedzieć, że przyjaźnią i bliskością gdzieś tych osób, bo prócz Krzyśka, którego udało mi się zgadnąć tutaj cudownym zbiegiem okoliczności, tak to nazwijmy, i wspólnych znajomych, to tak naprawdę większość to ludzie, z którymi już wcześniej miałem do czynienia, jakby się poznałem i lubię. Z Martiną najkrócej się chyba znamy, ale tak jak Thompson czy Łoza, to po prostu ludzie gdzieś tam od nastu czy już dziesięciu iluś tam lat. Okej. Okay. Słuchaj, to jest, ja trochę zapytam się jak lajka, ale to jest twoja pierwsza producencka płyta tego typu, tak, prawda? Tak. Wcześniej żadnej hip-hopowej nie wydałeś producenckiej. Nie. Udzielałeś się dużo na innych płytach, między innymi 247, VNM, no jeszcze pewnie bym mógł wymieniać dużo, bo tych kawałków było sporo. Dlaczego nie zacząłeś od wydania producenckiej płyty z raperami? Przecież to jest popularne teraz. Na Ulisie pierwsze miejsca zajmują raperzy. Czy po prostu stwierdziłeś, a zrobię wszystkim na przekór i wydam taką płytę, że nikt się nie będzie spodziewał takiej muzy ode mnie? Nie założyłem sobie, że zrobię to na przekór, ale gdzieś w trakcie powstawania utworów i jakby od samego pomysłu, od Good Times, wiedziałem, że to będą raczej pozytywne jakby brzmienia. I, no tak, raperzy nie są pozytywni, wiadomo. No nie chciałbym tego tak ująć, ale jednak to też miało niemałe znaczenie. Ale jednak klimaty lżejsze i szybsze w tempie, jakby to też było, to miało znaczenie. Ja strasznie się podjarałem jakby brytyjskim brzmieniem w pewnym momencie i słuchałem dużo BBC. I tam jakby no od 120 w górę powiedzmy gdzieś rządziły tempa i tak naprawdę gdzieś chciałem w tym kierunku pójść, dlatego naturalną drogą było gdzieś zaproszenie większej ilości wokalistów niż raperów. Aczkolwiek miałem pomysły na niektóre numery, żeby tam zaprosić gości rapujących, jednak no gdzieś tam nie podchodziły do skutku. No raperzy są leniwi, wiadomo, nie? Tak, wszystko się gdzieś rozmywało i stwierdziłem, że dobra, to jakby jest teraz nie tyle założenie, ale to może być jeden z kierunków, czemu by nie pójść tędy i jakby zrobić tego właśnie zupełnie inaczej. Tak naprawdę jak się spojrzy na to z większej perspektywy, to dużo rzeczy jest tutaj tak trochę na przekór i czasowo i klimaty inne niż wprost do tej pory miało okazję się ukazywać. Także no, Twój utwór nawet pojawił się w BBC, prawda? Zgadza się. To też dwukrotnie czy trzykrotnie. Dwukrotnie, czyli to też zaszczyt dla producenta lecieć gdzieś w innym kraju, nie? No jak najbardziej. Pamiętam, że po numerach jakby dla chłopaków z Fliftini na Heartbreaksy. Tam odzew był naprawdę szeroki, bo ludzie jakby ze Stanów czy z Europy, gdzieś tutaj bardziej odległych krajów pytali o to, czy mogą grać to w stacjach radiowych, czy jakby puszczać na imprezach. Także no projekt Fliftini w ogóle też super, całościowy album, pomimo że też nie do końca mój klimat muzyczny, ale dostałem tą butę i naprawdę posłuchałem jej parokrotnie, bo aż nie chciała ta płyta wyjść z odtwarzacza, taka była fajna się okazało, dlatego ja mówię, ja propsuję wszelkie no inne rzeczy niż rapowe, nawet jeżeli chodzi o producentów hip-hopowych, bo to też zawsze
gdzieś tam otwierasz sobie inną drogę. Możliwe, że, nie wiem, za rok na przykład taki album wydasz, ale z zagranicznymi wykonawcami. Czy masz jakieś, nie wiem, marzenie, kogo byś chciał usłyszeć na swoim bicie? Z wokalistek na przykład amerykańskich? Nie, czy jest tego, myślę, że wiele, w sensie wiele takich topowych, z którymi na pewno marzyłoby się nagranie, ale wiele też takich, które w sensie, które czy którzy są jakby bardzo zdolni, ale niekoniecznie jeszcze mocno tacy popularni, bardzo jakby dzisiaj mamy w czym wybierać, a zachodni rynek jak najbardziej dla mnie jest gdzieś tam, nazwijmy to też po części celem, bo, bo jakby właśnie tym albumem nie chcę też samemu sobie zakładać jakiś, w sensie przyklejać etykiety, że jestem od hip-hopowych produkcji i z tego ludzie mnie najbardziej znają i właśnie odpowiadając jeszcze troszeczkę na twoją wcześniejszą wzmiankę, troszeczkę jest to takie, może nie chwalenie się, że potrafię coś innego, ale właśnie samo zmierzenie się z tym, co mnie jara i jakby próba zrobienia tego samemu. I wtedy Ale rozumiem, że nie zamykasz drzwi hip-hopowcom przed nosem. Oczywiście, że nie. Nie, jak najbardziej. Będziesz produkował jeszcze, tak? Jak najbardziej. Okej, no dobrze, no bo właśnie tak się zastanawiam, wiesz, czasami tak ortodoksyjnie podchodzą ludzie, że dobra, już kończę z tym rapem, już nie chcę, żeby mnie kojarzyli z tym rapem, teraz będę robił house na przykład albo dance. Mieliśmy takiego jednego kolegę, nazywał się DJ Tkaczu, teraz nazywa się Thomas Cloud, on był hip-hopowym DJ-em, nagle jest house'owym DJ-em i nie wiadomo nawet, że był hip-hopowym. Odciął się totalnie, ale to też był moim zdaniem jakaś fajna recepta chyba na sukces z jego strony, bo o wiele lepiej mu wyszło bycie DJ-em house'owym niż DJ-em rapowym, chociaż był bardzo zdolnym gościem, bo jeżeli chodzi o turntables i różne sztuczki, no to naprawdę był niezły i zabieraliśmy go jako małolata na swoje koncerty, miał swoje showcase'y, to było naprawdę niezłe. Ale teraz jest ponoć jeszcze lepszy i przypuszczam, że zarabia o wiele lepsze pieniądze niż na rapie. Więc każda droga jest dobra, oby muzyczna. Tak jak gadaliśmy też o gościach, że tak naprawdę, no, nie przyszło ci do głowy, żeby zaprosić na przykład na swoją płytę, nie wiem, Edytę Górniak, Marylę Rodowicz. Wiesz, konie pociągowe polskiej muzyki popularnej. I na przykład totalny sukces, jak zrobił nasz producent, zapomniałem jak się nazywa, ten, który wplotł nutę folkową. Donatan, właśnie. No, Donatanie na razie nic nie słychać, ale myślę, że swoje zarobił. Tutaj, no słuchaj, ciężko powiedzieć, żeby ta płyta była też mocno nastawiona na komercję, chociaż na przykład utwór Good Times dla mnie jest świetnym kawałkiem, ale też utrzymany w takiej konwencji, która no, nie jest aż tak bardzo jeszcze nudząca się, tak? Nie wiem, czy miałeś propozycję, żeby twoje utwory, chociażby ten Good Times, leciał w jakimś komercyjnym radiu polskim? Nie wymawiając nazwy? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale obraziłbyś się? Jakby Good Times leciało po 40 razy dziennie? Myślę, że nawet bym się ucieszył. Ucieszyłbyś się. No i słuchaj, to jest bardzo dobre podejście, bo no, taką muzyką, myślę właśnie, takie drzwi się też otwiera, tak? Niekoniecznie stawiając na to, że o, co powie mój ziomek z osiedla albo z ławki, no co on teraz robi, leci w tak komercyjnej stacji, przecież to w ogóle nie o to chodziło. Moim zdaniem o to chodzi w muzyce, żeby jak najfajniej ją podać i żeby to podanie też się sprzedało, bo pójście na łatwiznę i zrobienie no, komercyjnych kawałków, nie wiem, czy muzyka popularna w Polsce, twoim zdaniem, jest w dzisiejszych czasach w porządku? Czy jest w porządku, w sensie, tak. Czy jest fair? Czy jest fajna przede wszystkim? To, co, nie wiem, słuchasz różnych radiostacji, czy może nie słuchasz? Ja słucham i jak dla mnie jest to tragedia. Po pierwsze, że wszystko jest podszyte rockiem, co od lat mamy, moim zdaniem, w muzyce popularnej, gitary, rock, lightowy rock. No, potem rap się jeszcze wplótł delikatny, więc tam rap też był sprzedawany. Czy nie chciałbyś tego zmienić swoją muzyką? Czemu nie? I jakby też chciałbym może, żeby po części taki efekt gdzieś ta płyta osiągnęła i nieprzypadkowo też pozwoliłem wokalistom na dobór języka jakby też. Czyli nie narzucałeś. To był też ich wybór tak naprawdę, w jakim języku mają napisać i stwierdziłem, że okej, jeżeli nawet zdarzyłoby się, że miałoby to polecieć po prostu w radio, to niech leci tak, jak ja bym tego chciał, czy jakbym jak artyści tego chcą, a nie tak, jak z góry, powiedzmy, stacja może nam narzucać. Ale ten pozytyw jakby, no nie wiem jakie szanse mogłoby mieć ewentualnie gdzieś się to przebić, ale
Wolałbym na przykład, żeby, nie wiem, moja mama słuchała takich bardziej radośniejszych rzeczy w radio niż właśnie smutków rokowo podszytych, tak? To teraz dzwoni do ciebie telefon z jednej z większych rozgłośni w Polski, w Warszawie, które grają muzykę popularną i mówią: słuchaj, Wojtek, mam do ciebie taką sprawę, ten Good Times jest fajny kawałek, tylko żeby Łozu zaśpiał po polsku i żeby tam więcej o tej miłości było na przykład. Zgodziłbyś na ciebie, żebyś po prostu im pokazał środkowy palec? Myślę, że to były takie dwie skrajne możliwości, w sensie dwie skrajne opcje, ale myślę, że bez tego faka by się obyło, ale pewnie bym nie chciał grzebać po prostu w tym numerze i robić z tego polskiej piosenki. Tak, a gdybyś dostał propozycję od, nie wiem, jakiegoś gościa, który chce wydać płytę, przypuszczam, Dodzie, i by ci powiedział: słuchaj, wyprodukuj całą płytę Dorocie. Czy zgodziłbyś się na coś takiego? Czy to już by było za dużo na przykład? Zależy jakby... Zależy, liby hajsu. Nie. Zależałoby tak naprawdę od intencji. Jeżeli spotkalibyśmy się po to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego i z tym później próbować gdzieś coś zrobić, to jak najbardziej. Ale jeżeli to z góry by było zaplanowane na zasadzie napisanego scenariusza, pod którym muszę po prostu się tylko dograć i wziąć w swoje ręce jakby odpowiedzialność za muzykę, myślę, że pewnie nie. W sensie pewnie, zdecydowanie nie. Nie, no myślę, że to jest też bardzo dobre i zdrowe podejście. Tym bardziej, kurczę, ja zawsze się zastanawiam, ponieważ patrząc nawet na twoich dwóch gości, czyli Łoza i Thompsona, którzy reprezentują zespół Afromental, Łoza już nie, i co zawsze w nich mnie urzekało? Oni zrobili jedną rzecz, która była nie do końca ich na samym początku swojej kariery. Utwór, no nie pamiętam, jak on się teraz nazywał, ale leciał we wszystkich radiach, był teledysk, to wszystko hulało elegancko, i panowie zrezygnowali z tego na rzecz swojej muzyki, za co mam do nich wielki szacunek, ponieważ zaczęli grać muzykę mega hardkorową, w sensie, no, zaczęli grać swoją muzykę i pomimo tego ta muzyka się świetnie sprzedawała i koncerty były pełne, płyty się sprzedawały, i za to mega szacun do chłopaków, że mają takie podejście, a nie inne, i fajnie, że znaleźli się na twojej bucie i też reprezentują ciebie tutaj. Zgadza się. W tej muzyce. I powiedz mi, jak koncertowo na przykład będzie wyglądało twoje życie, bo jako producent rozumiem, że to nie grasz koncertów i nigdy nie grałeś, czy grałeś jako gdzieś tam pan z klawiszem, bądź też z MPC-tką na przykład? No nie, jeszcze nie zdarzało mi się jakby live'owo, live-aktowo grać. Do tej pory grałem sety gościnne, gdzieś klubowe. Jakby ta forma też gdzieś mi się strasznie spodobała i też jest dla mnie okazją na wypróbowanie nowych rzeczy i sprawdzeniu, jak one hulają. No i tak. Tak, by the way, to przy tym albumie miałem sytuację, gdzie zagrałem numer przed finałem jakby płyty i wtedy jeszcze wprowadziliśmy poprawki i myślę, że jakby to bardzo się przydało, żeby finalnie numer zabrzmiał lepiej, a wracając do grania, to myślę, że głównie jakoś setowo będę wplatał po prostu te numery. A grasz bardziej taką muzykę w tym stylu, elektroniczną, czy tak, i rapu trochę zarzucisz? Mieszam ogólnie większość gatunków, nazwijmy to, basowych czy klubowych. Tam przewija się i rap, i trap, jakieś rzeczy bardziej house'owe, właśnie w szybszym tempie. Także... Czyli gałami tam kręcisz, nie? Paluszek w górze jest i jedziemy. Myślę, że tak, ale bez rękawiczek i bez gwizdków. Nie, no oczywiście, że tak. To już za daleko by było, chociaż, no słuchaj, nigdy nic nie wiadomo, jak się twoje drogi potoczą. Pytam się dlatego, bo ja zawsze gdzieś tam szkoda mi było producentów, bo zazwyczaj producenci się nacharują nad albumem najbardziej, a tak naprawdę siedzą w tym studiu bidulki i nic nie robią, nie wychodzą na ten świat, pomimo tego, że większość producentów jest takich troszkę spokojniejszych, nie lubią się udzielać za bardzo medialnie ani koncertowo, ale ja myślę, że no chociażby taki koncert premierowy nie byłby złym pomysłem.
Czy ty, twoja firma szykuje coś takiego? Może jakąś niespodziankę, że wiesz, ty przyjdziesz na imprezę, a tu koncert i ty jako główna gwiazda? Na razie jakby nie znam konkretnych dat i jakby takiego przedsięwzięcia. Także jak tylko uda nam się, że tak powiem, skonstruować coś takiego, to będę informował. Super. Pytanie jeszcze jest jedno takie. Czy myślisz, że Polacy gotowi są na ten album? Good Times? Jeśli nie są gotowi, to niech będzie to gdzieś tam jakimś lekkim może przygotowywaniem ich, w sensie przygotowaniem. Myślę, że może też nie trzeba ich jakoś super nastawiać, ale warto też pokazywać, że można inaczej, można szerzej i nie trzeba się zamykać w jednym. Tak jest. No my polecamy serdecznie, przynajmniej ja polecam serdecznie z całego serducha płytę Good Times. Myślę, że jak wsiądę dzisiaj do samochodu, to przeniosę się gdzieś w ciepłe miejsce i w fajne, słoneczne lato. Słuchaj, jakieś słowo na koniec dla słuchaczy? Kupujcie polskie rap płyty. Dobre słowo, naprawdę dobre słowo. Moim gościem był Soul Dramatic. Czwórka. Brzmi dobrze.